Dzień dobry Państwu. Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin. Witam serdecznie w kolejnym wydaniu Wolnego Piątku. W towarzystwie oczywiście pana profesora Mirosława Piotrowskiego, którego witam w studiu. Panie profesorze. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich państwa. Powiem tak, zaczniemy metodą Hitchcocka. Najpierw będzie trzęsienie ziemi, a potem będziemy stopniowali napięcie. A co się stało, dlaczego trzęsienie ziemi, to już wyjaśniamy. Otóż zatrzęsła się ziemia w Niemczech. W Niemczech zatrzęsła się ziemia, ponieważ nazizm łeb podnosi. Aresztowania, doprowadzenia do sądu, wyprowadzenie w kajdankach różnego rodzaju działaczy, sędziowie różnych organizacji ultraprawicowych. Co się stało? Co się zadziało? To jeśli pan redaktor będzie się upierał, że to trzęsienie ziemi, no to można i w tym kierunku podążać. Ale jeśli popatrzymy na sprawę chłodno, no to zwróćmy uwagę, panie redaktorze. Niemcy liczą sobie według oficjalnych danych dostępnych w internecie ponad 83 miliony mieszkańców. Otóż ta organizacja, którą wymienił pan redaktor, czyli Reichsbürger, według tego, co podaje niemiecka prasa, liczy sobie 50 osób, a aresztowano 25. I to nazywa pan redaktor trzęsieniem ziemi w Niemczech, bo podobno miała przejąć władzę i to dokonać puczu, siłą. Czy pan redaktor, nawet będąc tu w Lublinie i nie wyjeżdżając do Niemiec, a ja tam byłem i to dłuższy czas nawet, na stypendiach naukowych, konferencji niemieckich akademii nauk i innych, czy wyobraża sobie pan redaktor, że tak stabilna w gruncie rzeczy demokracja mogłaby zostać wstrząśnięta przez 25 osób, którym stawia się zarzut, że podobno dopiero mieli zamiar zakupić jakieś pistolety czy karabiny. Czy pan redaktor sobie wyobraża taką sytuację, że to nagle zmiana rządu, rozwiązanie Bundestagu, bo 25 osób z takiej organizacji chciałoby rzekomo przejąć władzę? No powiem tak, Hitler też miał zaledwie kilkunastu współpracowników, jak zaczynał. Więc nigdy nic nie wiadomo. No ale te pucze piwiarniane wiemy, jak się skończyły, dopiero później. W 1933 roku pan redaktor mówi, a w 1934 już w ogóle przejęcie władzy. Natomiast jeśli założymy, że to nie było trzęsienie ziemi, to możemy zapytać, co tak naprawdę się stało. Z jednej strony, jak dowodzą moi znajomi z Berlina, konkretnie z Bundestagu, politycy, z którymi dzisiaj rozmawiałem nawet na ten temat, to oni domniemują tutaj dwa takie scenariusze. Pierwszy to taki doraźny, żeby powiedzieć można nawet kapiszon, który ma przykryć pewną sprawę bulwersującą Niemców, mianowicie w Baden-Württembergi parę dni temu jeden z azylantów, zdaje się, że z Erytrei, zasztyletował dziewczynkę 14-letnią, a 13-letnia dziewczynka i koleżanka w poważnym stanie jest w szpitalu. I to wzburzyło opinię publiczną. Wobec tego ma ta sprawa odwrócić uwagę opinii publicznej od tego aktu, aby się opinia publiczna niemiecka nie denerwowała na azylantów bądź uchodźców, nachodźców czy przychodźców. Ale jest też inne dno, mianowicie to spędza w tej chwili sens powiek niektórych polityków, szczególnie Alternatywy dla Niemiec, czyli Alternative für Deutschland. Pan redaktor był łaskać wspomnieć o sędziach w liczbie mnogiej. Tutaj idzie o jedną panią sędzią, konkretnie jest to pani Brigitte Molzach-Winkemann i to jest pani sędzia dosyć znana, bo niedawno dopiero przywrócono jej możliwość wydawania wyroków i orzekania, bo była tego pozbawiona, a wcześniej była ona deputowaną do Bundestagu z ramienia Alternatywy dla Niemiec, czyli AfD. W związku z tym poważni politycy w Bundestagu domniemują, że ma być to pierwszy klocek do układanki, aby te zarzuty, które formułował pan redaktor na samym początku, dokleić do Alternatywy dla Niemiec i ożenić
z tym wizerunkiem, tak aby finalnie zdelegalizować alternatywę dla Niemiec, która w tej chwili ma w Bundestagu około 80 deputowanych, co stanowi blisko 10% składu tej Izby. No cóż, rolą mediów jest alarmować i napominać, że tak powiem, że niebezpieczeństwo czyha już też nawet tuż za drzwiami. Jak to mała rzecz, ale może się rozrosnąć do całkiem pokaźnego ruchu, tak jak się rozrósł ruch nazistowski. I cóż, no Hitler został, przypomnę, tutaj całkowicie demokratycznie wybrany na kanclerza. Oczywiście nigdy nic nie wiadomo, na zimne trzeba dmuchać, ale w tak dużym zbiorowisku obywateli niemieckich, bo przypomnijmy, że tam jest mnóstwo ludzi z innych krajów. To jest mniejszość turecka, ale rosnąca w siłę, mająca swoją reprezentację polityczną. Tak jak wspomniałem, i azylanci z Erytrei, z innych części świata. Więc to są już całkiem inne Niemcy. No i w takim dużym zbiorowisku oczywiście możemy odnaleźć tego typu, nazwijmy to, ekstremalne grupy, no ale w każdym kraju znajdziemy, nawet w Polsce, tym, którzy tęsknią za panslawizmem, czy tam oglądają się za Piastami, czy Jagiellonami, czy innymi i próbują tworzyć jakieś inne teorie, czy też wracają do innych konfiguracji politycznych. Ale naprawdę idzie moim zdaniem o coś innego, bo w tej grupie, przy tych zarzutach, które pan redaktor podnosi, bo one są w mediach naprawdę, no jeszcze podaje się, że ta ekstremalna grupa to właściwie wszystko antyszczepionkowcy. No więc można za chwilę powiedzieć, że ten, kto nie godzi się z ogólną narracją, nie mającą podstaw naukowych tak naprawdę medycznych, będzie zakwalifikowany do antyszczepionkowców i za chwilę zostanie ożeniony z tak ekstremalnymi grupami, które pan redaktor przyrównał do narodowo-socjalistycznych, czyli zbitki nazizmu. No to ja już nie wspomnę o cyklistach w takim razie. Ale tutaj, skoro już wspominamy o wspominaniu, to już powiedzmy, skupmy się w dalszym ciągu na Niemczech, ale w innym aspekcie. Mianowicie nasz minister, pan Mularczyk, zaapelował w Berlinie do odpowiednich władz, że tak można to określić, o to, żeby wreszcie Niemcy przestały blokować nam środki z KPO. Czy myśli pan, że coś z tego będzie, z tego apelu? Sądzę, jestem dogłębnie przekonany, że z tego apelu nic nie będzie. Przypomnijmy tylko sobie, że pan Mularczyk niedawno został powołany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych i oddelegowany na odcinek domagania się reparacji wojennych. I udał się pod pretekstem jakiegoś tam zawieszenia wiechy na budynku ambasady czy innego budynku. Tak, przeczytamy, ambasady. I wykorzystał to, miał wykorzystać do tego, żeby domagać się reparacji. W innym artykule, który się akurat nie wyświetla, jest powiedziane, że nawet niemieccy dziennikarze byli zdumieni, bo nie występował wcale ostro, a łagodnie, twierdząc, że Niemcy to nasz sąsiad, nasi przyjaciele. Całkiem inna narracja niż w Polsce. No i tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, pojechał i główny przekaz jest taki: odblokujcie nam KPO. Więc zachodzi pytanie zasadnicze, czy rząd polski chce reparacji wojennych, czy chce odblokowania KPO i chce dokonać jakiejś transakcji. Otóż przypomnę raz jeszcze, mówiłem to panu Mularczykowi w studiu w Realu 24, prosząc, że jeśli podaje nieścisłe informacje, niech sprostuje, a nie sprostował, że rząd polski w nocie wystosowanej do rządu niemieckiego nie domaga się reparacji, nie pada słowo reparacja i nie ma żadnych wyliczeń pana Mularczyka, których on dokonał, czyli tych bimbalionów czy trymbalionów, których rzekomo się domagamy. Więc po prostu tego nie ma. Polska, rząd polski nie domaga się reparacji i pojechał i odkrył przyłbicę i mówi do Niemiec: odblokujcie nam KPO. A dlaczego mówię, że to jest nierealne? No bo Niemcy są wytrawnymi politykami. To co mogą odpowiedzieć, panie redaktorze? No prosta odpowiedź. To nie my zablokowaliśmy. To agendy unijne. To kierujcie to do Komisji Europejskiej. To, że tam jest akurat pani von der Leyen,
z poręki pani Angeli Merkel, ale wybrana przez europosłów PiSu, to nie znaczy, że oni się przyznają do tego, że Komisja Europejska jest zbrojnym ramieniem niemieckim. Nie, nie, oni powiedzą, to są ciała wspólnotowe. Tam są zapisy, zgodziliście się na rozporządzenie pieniędzy za praworządność. Wy w Komisji Europejskiej macie swojego pisowskiego komisarza Janusza Wojciechowskiego i tak dalej, więc nie spodziewam się, aby ten apel w jakikolwiek sposób wpłynął na stronę niemiecką. No i w tym momencie bądź tu mądry, jak to się mówi, tak potocznie. Tym bardziej bądź mądry, człowieku, wierząc w zapewnienia rządu, że od nowego roku będzie podwyższony, a właściwie z powrotem wróci VAT za niektóre środki, że tak powiem, typu gaz, energia, ciepło. I wszyscy są przekonani, że ten VAT będzie w pełnej wysokości 23%. Podczas gdy Unia sugeruje zupełnie coś innego. No tak, tutaj na alarm bije Konfederacja. Powtórzę to po raz kolejny, bo w niemal każdym programie to mówię, że to jest jedyna formacja opozycyjna w polskim parlamencie, w polskim Sejmie, która punktuje rząd. I tutaj widzimy, jak poseł Konfederacji pokazuje, jaka jest na przykład stawka na gaz zerowa i ma być wprowadzona od stycznia 23%, czyli ma skoczyć 23%, to jest prawie 1/4 ceny za gaz, a wszyscy, niemal wszyscy używają gaz, bo niektórzy na prądzie tylko gotują na przykład. I teraz rząd polski twierdzi, że podwyżki serwuje nam Unia Europejska, a Unia pokazuje, że tak, ale do 5%. I mamy nawet oświadczenie, bo tutaj, że Komisja Europejska zabrała głos i mówi, że domaga się 5%, a rząd polski chce wprowadzić 23%. Unia się domaga co najmniej 5%. No tak, no ale jak co najmniej, no to 5%. Nie mniej niż 5%, ale tam już reszta jest, powiedzmy. No dobrze, no to różnica między 5 a 23, no to jeśli nie jestem matematykiem, tutaj nie ma pana doktora matematyki, pana redaktora Hołubowicza, tak? Pozdrawiamy go, bo kuruje się i już lada moment będzie w pełni zdrów występował w tym programie. No ale jakby nie patrzeć, to jest 18%. I to się nam wiąże z poprzednim tematem, jako żywo, panie redaktorze, bo nawoływania pana Mularczyka nic nie dadzą, bo już pomijając wszystko inne, kto będzie się liczył z jednym z wielu wiceministrów? Tak? Takie rzeczy się uzgadnia na wyższym szczeblu, przynajmniej premierów. Więc to są nawoływania na puszczy i skoro nie dostaniemy środków z KPO, a na nie płacimy i spłacamy te pożyczki, no to rząd polski szuka gdzie indziej. To panie redaktorze, jak on sobie podwyższy tenże rząd, nazywany polskim, bo tu wielu internautów nas strofuje, że mówimy, że to rząd polski, a on tylko się tak nazywa. A po czynach niektórzy z naszych widzów, a może nawet większość, twierdzi, że to nie jest rząd polski sensu stricto, bo nie działa na rzecz i dla dobra narodu polskiego. My też to zresztą dostrzegamy. No to jak nie ma KPO, to co może zrobić? Unia chce 5%, no to podwyższy na 23% i te różnice 18% sobie zachowa. Jeśli jeszcze dołączymy do tego, że wprowadzi VAT na żywność, na ubranka dziecięce podwyższy i tak dalej, to za moment nie będzie potrzebował tego KPO. Będzie opływał fundusze, które z nas ściągnie po prostu, czyli nam ukradnie. Albo i nie, jeżeli nas nie będzie stać na to, żeby zapłacić. No ale ci, którzy muszą, będą płacić. Tyle. No bo jeśli używają gaz, a wspomniany pan redaktor korzysta z butli, a ja korzystam z zakładu gazowniczego, to i tak musimy płacić, chcemy czy nie chcemy, i podwyżki już nam zapowiedziano od stycznia. No ale przynajmniej na pocieszenie można powiedzieć, że ceny gazu zostaną zamrożone. Natomiast nie wszystkim, bo firmy okazuje się, że nie będą miały zamrożenia cen gazu. W związku z tym podroży to zdecydowanie wszelkiego rodzaju produkcję, zwłaszcza spożywczą. Jak to w socjalizmie bywa. Czyli będzie mała hekatomba znowu finansowa na rynku. Tak, i będzie to realne trzęsienie ziemi, a nie takie jak na razie wirtualne, które obserwujemy w Niemczech, z którego, jak pan redaktor powiedział, może coś wyniknąć,
ale nie musi, miejmy nadzieję, że nie wyniknie. Och, wie pan, panie profesorze, te media robią taką aferę z niczego. Nie, no to jest właśnie po to, bo a propos mediów, to jeszcze poinformowali mnie politycy dzisiaj, z którymi rozmawiałem z Bundestagu, że zanim jeszcze dokonano tych aresztowań, tych 25 osób, to większość mediów, zwłaszcza związanych z ekipą rządzących, było o tym poinformowanych. Więc jak wchodzili ich aresztować, oni już mieli, jak mi powiedzieli politycy niemieccy, gotowy materiał. No to o czym to świadczy? Zaraz mi się przypominają metody rosyjskiej ochrony, która infiltrowała wszelkiego rodzaju środowiska opozycyjne. No tak, ale to jest akcja skoordynowana. I powtórzę raz jeszcze, no na tym etapie no mało kto, znający realia niemieckie, na serio przyjmie, że 25 osób może dokonać puczu w tej chwili i zmienić władzę, sytuację w Niemczech. Natomiast inne cele są do osiągnięcia, jak najbardziej. A najbardziej obawiają się w tej chwili alternatywy dla Niemiec, która uznawana jest za formację antysystemową i do której zwracają się przedsiębiorcy, ludzie pokrzywdzeni właśnie przez takie regulacje podobne jak w Polsce, które pan redaktor tutaj opisuje, o które pyta. A ponadto jeszcze tutaj działania alternatywy dla Niemiec i w ogóle tych prawicowych środowisk są o tyle niebezpieczne dla Polski, że te środowiska nie uznają granic po 1945 roku, tylko granic 1939. No nie, no z alternatywą dla Niemiec tak nie jest. Tu akurat może podam fakty niewygodne dla byłych koleżanek i kolegów z PiS-u, choć ja do PiS-u nigdy nie należałem, ale należałem do grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, no to PiS był w koalicji z alternatywą dla Niemiec. I to dzięki głosom PiS-u, europosłom PiS-u, przegłosowano, że europosłowie alternatywy dla Niemiec wejdą do naszej grupy i staną się pełnoprawnymi członkami naszej grupy. Więc w tej chwili niech się nie wymigują. Później, kiedy ta formacja zaczęła doskwierać bardzo, zwłaszcza w Niemczech, pani Angeli Merkel, to na prośbę Merkel po europosłowie PiS-u wyrzucili część posłów z AfD, tych z tego prawdziwego AfD, a z innego tam odłamu zachowano. No cóż, różne pandemie się, że tak powiem, snują po naszym świecie. Pandemie polityczne, pandemie socjologiczne, pandemie powiedzmy chorobowe. I w związku z tym doktor Martyka, przepraszam, tak, Dąbrowy, który tak, no, sprzeciwia się takiemu powszechnemu testowaniu, jest w tej chwili oskarżany przez sąd lekarski o, no można powiedzieć, za przaństwo, można powiedzieć, medyczne. Jak to wytłumaczyć, tę sytuację? I jak by pan skomentował to wszystko, co się dzieje wokół doktora Martyki? Pan doktor Zbigniew Martyka z Dąbrowy Tarnowskiej, który jest czynnym lekarzem, od samego początku udzielał pomocy osobom chorym i także zajmował się chorym na COVID. Należy do naszej grupy C19, którą mam zaszczyt, pracami której mam zaszczyt nie tyle kierować, co jej koordynować. Należał świętej pamięci dr Zbigniew Hałat, pan profesor Rutkowski, którego pozdrawiamy. I tutaj mamy wytłuszczoną kwestię. Otóż pan doktor Martyka podawał naukowo uzasadnione tezy. On tego nie wymyślał. I tutaj widzimy, że na dziś on twierdzi, znanych mu jest 16 badań randomizowanych, które ocenią skuteczność stosowania masek i zapobieganiu zakażeniom wirusem układu oddechowego, z czego na tych 16 badań 14 wskazuje, że maski w ogóle nie działają. I o tym mówiło wiele osób. Przypomnę, że nawet o tym może nie porywie serca, ale atawistycznie powiedział urzędujący minister zdrowia, pan profesor Szumowski. Pytany w radiu RMF przez pana Mazurka, twierdził, że te maski nic nie dają, a na pytanie, po co ludzie je noszą, on powiedział, że nie wie. Inni specjaliści mówili, że większość tych masek, tak jak mówi pan doktor Martyka, jest tak skonstruowana, że odległość pomiędzy włóknami
jest 10 razy większa niż koronawirus, który został zmierzony już dawno, bo w nanometrach się go mierzy, to jest 1 milionowa milimetra. W związku z tym pan doktor Martyka mówi o sprawach oczywistych. To jest po prostu o sprawach oczywistych. Tak samo w przypadku szczepień. Powtarza to, co producent napisał, albo w przypadku na przykład testów, to, co twórca tych testów sam powiedział, że to nie jest do koronawirusa. No więc mamy do czynienia, tak jak niegdyś przed wielu, wielu lat, nie w tym stuleciu, w baśniach Andersena, kiedy wszyscy udawali, że król jest ubrany przepięknie, a jedno dziecko po prostu krzyknęło: król jest nagi. No i ono miało rację, bo król nic nie miał na sobie, a wszyscy udawali. Wobec tego to nie pan doktor Martyka powinien tutaj odpowiadać przed sądami lekarskimi czy dyscyplinującymi, tylko należałoby się zastanowić, jak silne są te lobby wszystkie, które wbrew rozumowi, wbrew podstawie naukowej, medycznej, zmuszają ludzi do wypierania się własnych słów, nawiązuję tutaj do profesora Szumowskiego, urzędującego ministra, i zmuszają do przyjmowania tego typu narracji. Pan doktor Martyka leczy, mówi jak jest, zgodnie z własną wiedzą i wiedzą medyczną. Wspiera go kilkanaście organizacji, w tym oczywiście nasza grupa C19, no bo za takie słowa chce się pana doktora pozbawić prawa w ogóle wykonywania zawodu. A to jest bardzo poważna kwestia. Innych zresztą lekarzy też za samo podpisanie się pod apelem ostrzegającym przed na przykład nieprzebadanymi preparatami medycznymi, gdzie, powtórzę raz jeszcze, na przykład w ulotce Pfizera, czytałem ją tutaj i wygłosiłem felieton, cytując, sam producent nie wiedział, jakie ona może przynieść skutki, a przypomnę tutaj, że nie tak dawno w Parlamencie Europejskim, tam jest komisja właśnie powołana do spraw tych szczepionek, wypowiadała się wiceprezes czy wicedyrektor całego koncernu Pfizera i na pytanie holenderskiego europosła, czy w ogóle koncern badał tę szczepionkę, tak zwaną, ten preparat na okoliczność powstrzymania transmisji wirusa i domagał się odpowiedzi tak czy nie, to odpowiedziała ta pani nie. W ogóle nie badał na okoliczność powstrzymania transmisji wirusa, a przypomnijcie sobie państwo, panie redaktorze, ile osób nawoływało: wstrzyknij sobie to, zaszczep się, dlatego żebyś nie zaraził babci, cioci, dziecka. A koncern przyznaje, że w ogóle nie badał pod tym kątem. No to wracam do baśni Andersena, gdzie jedno dziecko mówi: król jest nagi. I właśnie pan doktor Zbigniew Martyka to powiedział. No i naraził się. Ale będziemy go bronić. Tak, tak. W Krakowie będzie duży protest. Też się tam wybieram. Za to były dyrektor, były prezes Telewizji Polskiej, pan Kurski, widać nie naraził się nikomu, bo dostał nową i to bardzo atrakcyjną posadę. Słuszna uwaga, słuszna uwaga. I można by ją rozszerzyć, panie redaktorze. Nie tylko się nie naraził, ale się zasłużył. Ale się zasłużył. Bo po krótkiej przerwie, kiedy utracił stanowisko prezesa Telewizji Polskiej, trafia do Banku Światowego. Posada lukratywna, jak wiemy, to większość państwo wie, ile się tam zarabia. Ale dlaczego tam trafił? No, trafił, jak sądzę, za zasługi. Bo przypomnę taki jeden epizod. O, to co tu mamy? Rozmowę kwalifikacyjną kolegi Jacka Kurskiego na stanowisko w Banku Światowym. Tak to wygląda. Rozsyłają internauci. I z tym wiąże się... Dość prosta procedura. Nie anegdota, a zdarzenie autentyczne. Otóż na samym początku swojego urzędowania, tam po roku czy półtora, powstała taka Rada Mediów Narodowych. Nie wiem, czy pan redaktor tutaj przypomina i państwo. Jest taka rada do dzisiaj. Tam jest tam pan Czabański. No i zawezwano, bo ona pana Jacka Kurskiego jako prezesa, bo on teoretycznie podlegał tej Radzie Mediów, przynajmniej jej ocenie. No i wezwali go, on siadł na krześle, założył nogę na nogę i oni zaczęli czynić mu wyrzuty, że z tej telewizji robi taki, cytuję, paździerz, że tego się nie da oglądać, że to nawet zwolennicy PiSu na to patrzeć nie mogą. Na co prezes Kurski
wydymał wargi i powiedział: wynocha mi stąd, do tej całej komisji. On użył bardziej dosadnego słowa na wy i tu p. Bylem parciać. Tak. I cytuję: ja tworzę program dla jednego widza, do widzenia wszystkim. I wygonił ich wszystkich. I właśnie ten jeden widz odwdzięczył mu się, znaczy jest i był zadowolony z tego programu, który tworzył Jacek Kurski, i wiedział dobrze, dla którego widza należy tworzyć tego jednego i jak ten widz może mu się odwdzięczyć. A jeszcze dodam tylko, że wielu moich znajomych uważa, że to nie obciąży budżetu Polski. I jak już sobie tam wyjedzie, to niech jedzie. Pozdrawiam go serdecznie, Jacku. Natomiast dodają, że dobrze byłoby, aby zabrał tam też swojego brata z Gazety Wyborczej. Tak dla symetrii. W dziale PR-u by się zatrudnił. Na przykład. Chociażby. Dla równowagi. No cóż, no, mowa jest o zarobkach przyszłych spodziewanych pana prezesa Kurskiego na poziomie około 300 tysięcy dolarów rocznie bodajże. Co daje sumę z grubsza 1,5 miliona złotych, czyli w sumie no bida, ale stabilnie. No to widz, który, dla którego program robił, potrafi się odwdzięczyć, jak widzi pan redaktor i państwo widzicie. Zresztą Jacek Kurski zawsze potrafił precyzyjnie wyliczać swoje zasługi i wiedział, ile to jest warte. I no, on też uważał, że jest w tym najlepszy, cokolwiek inni sądzą. Kiedyś nawet tenże jeden widz próbował go namówić, aby poddał się szkoleniu PR-owskiemu, więc odpowiedział skromnie Jacek Kurski: nie szkoli się Mozarta, więc sam się uważał właśnie za takiego. No ale jak pan redaktor i państwo wiecie, na takim poziomie obowiązują całkiem inne stawki. I dzisiaj chyba słyszałem w wypowiedź Zbigniewa Ziobry, który zna jeszcze lepiej Jacka Kurskiego ode mnie, bo z nim jednym samochodem, jak pamiętam, do Brukseli podążał. I dodał jeden ważny szczegół, że kolega Jacek Kurski ma wielki talent do rachunków. No, że w końcu ekonomista z wykształcenia. Po prostu potrafi liczyć, więc no cóż, należy mu pogratulować skuteczności. No, ale to nie tylko pan Jacek Kurski się będzie czuł bardziej komfortowo finansowo, można powiedzieć, ale także i no, nie jeden polityk PiS-u, który na tak zwanej dobrej zmianie wyszedł bynajmniej nie jak Zabłocki na mydle. Och, jak pan redaktor tu nawiązuje do tych tłustych kotów, które miały być zwalczane przez prezesa z Nowogrodzkiej, a do dzisiaj mu się to nie udało, no to jeśli zobaczymy, ile ci ludzie pobierają i to w Polsce ze spółek, no to nie wiem, czy pan Jacek Kurski zarobi tam więcej w Waszyngtonie, bo tam się ponoć udaje, od tych osób, które są w spółkach Skarbu Państwa. No ponoć są to zarobki nie aż tak wygórowane i ponoć nawet uzasadnione. Jak w przypadku na przykład prezesa Orlenu, który chwali się no, skromnymi jednak zarobkami, ale Orlen przynosi ponoć zyski. Tak, zwłaszcza zyski, które odbiera się nam codziennie na stacjach benzynowych, a tutaj wyświetlała się przez, o, zarobki powyżej 10 milionów złotych. To rozumiem, że to miesięcznie, tak, panie redaktorze? Podaje, że kolega Jacek Kurski ma tam zarobić te 1,5 miliona, no to gdzie tam startować do takich stawek? Ale on na pewno sobie poradzi. Jak go znam, to krzywdy sobie nie da zrobić. Nawet jeśli nie będzie tym usatysfakcjonowany na początku dogłębnie, to myślę, że będzie zgłębiał temat inaczej. No cóż, wypada sobie tylko życzyć takich, jak to się mówi, takiej fuchy, jeśli to można powiedzieć. To jest też sygnał dla innych w PiS-ie. Prezes Jarosław Kaczyński po prostu taki jest. Chce pokazać, że jesteś wierny, wykonujesz rozkazy. O, tak jak jedna z tych europosłanek w Myszkowie powiedziała, że szeregowa Wiśniewska melduje się jak od tam iluś tam lat i zawsze czeka na rozkazy. Więc jeśli taką postawę się zajmuje, to prezes chce pokazać:
to czekajcie, rok, dwa, pięć, nawet osiem, ale czeka was nagroda. A kto będzie się przeciwstawiał, tego wyrzucimy za burtę. Tak gwoli uczciwości dziennikarskiej trzeba powiedzieć o tych zarobkach milionowych, że to nie miesięcznie. A ile właśnie? Tylko proszę. Za cały okres spiastowania urzędu. No to wobec... I tak bidy nie ma. No to wobec tego, jeśli 10 milionów tu widzimy, to czy 13 milionów, 10 milionów, to ile oni tam mogą być? 5 lat? 10? No to po milion. No to tak. Krótki okres w sumie stosunkowo wielka przybitka. Zarobki powyżej 5 milionów, bo gdzieś tutaj widzimy. No ale to, panie redaktorze, my jesteśmy ludźmi kulturalnymi, nie zaglądamy tam do portfela, dlatego nie liczymy, czy to jest miesięcznie, rocznie, czy za 5 lat. Nie będziemy się czepiać. Nie, no takie o tu wyświetlają się, więc jak ktoś chce, to może w internecie odszukać i podzielić przez te lata czy miesiące. W rzeczy samej, panie profesorze, w rzeczy samej. Kusi mnie jeszcze jedna rzecz, żeby wspomnieć o domniemanym, zarejestrowanym agencie Stasi, który jest nam bardzo znany. A, tak, pojawiło się w najwyższym czasie. O, tutaj za nami się wyświetla. To odkrył pan redaktor Leszek Szymowski i tu wyświetla się za nami, że on odkrył, iż Morawiecki był dwukrotnie zarejestrowany przez Stasi jako tajny informator. U nas to byli TW, czyli tajny współpracownik, natomiast w Niemczech Wschodnich to były IM-y, Informeller Mitarbeiter, czyli taki niejawny, czy nieformalny współpracownik, Informeller Mitarbeiter, równał się tajnemu współpracownikowi w Polsce. No i tu podaje dwa pseudonimy, które rzekomo, powtarzamy rzekomo, nadano Mateuszowi Morawieckiemu. To był student i Jakub, czyli on bodajże ma na drugie imię Jakub, ale nie chciano udostępnić tych teczek panu redaktorowi. W związku z tym nie wiemy. Wiemy to, co napisał ten pan redaktor, który notabene, mówiąc kolokwialnie, nie wypadł sroce spod ogona, no bo jest redaktorem od kilkunastu przynajmniej lat, jak pamiętam, i zwiedził, czy pracował w wielu redakcjach, i to znanych w Polsce. Wobec tego, no, taka informacja, gdy się pojawia w przestrzeni publicznej, powinna być natychmiast zbadana przez polskie władze, czyli potraktowana poważnie. Krótkie pytanie, czy tak jest, czy nie jest? Czy są te informacje w aktach Stasi, czy ich nie ma? Jeśli są, no to rząd polski powinien, władze polskie powinny zażądać wglądu do tych dokumentów. I pan, na przykład pan Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, nie powinien bawić się w słowne dywagacje na temat, czy odblokują nam KPO, czy nie odblokują w Berlinie, bo to formalnie nie w Berlinie, choć wiemy, gdzie decyzje padają, tylko dowiedzieć się, czy to prawda, czy nieprawda, i wejść od razu, powinna z urzędu wejść służba, no chociażby taka jak ABW. To powinno być natychmiast po prostu wyjaśnione. Albo przecięte, że tak nie jest, że to jest dezinformacja, albo sprawa jest na rzeczy, no to już wtedy całkiem inaczej wyglądałyby te kwestie, o których tutaj rozmawialiśmy. Taka uległość wobec i Angeli Merkel, i właśnie Unii Europejskiej, bo to bez względu na to, czy się te informacje potwierdzą, czy nie potwierdzą, no to postawa Mateusza Morawieckiego wobec Unii Europejskiej, gdzie godzi się na wszystko, pieniądze za praworządność, bo KPO nam zablokowano na życzenie premiera. Gdyby nie podpisał rozporządzenia pieniądze za praworządność, nie byłoby podstaw, żeby nam blokować te fundusze. Więc to jest moim zdaniem informacja kluczowa, ale w tej chwili podchodzimy do niej jak do informacji, którą najpierw należy sprawdzić. Została wpuszczona w przestrzeń publiczną, wobec tego oczekuję oficjalnego komunikatu ze strony polskiego rządu, chociażby MSZ-u. Daje w każdym razie sytuacja do myślenia. No... cóż powiedzieć, no oczywiście, że daje do myślenia w kontekście też innych wypowiedzi, bo panie redaktorze, przypomnijmy sobie nagraną rozmowę jeszcze nie premiera, ale szefa banku wówczas, pana Morawieckiego, gdzie zwraca się do niego jedna też ważna postać z taką informacją,
dosyć szokującą, że w dużych bankach to szefowie byli w służbach. Na co Mateusz Morawiecki, jak cytuję z pamięci, mówi: nie w dużych, we wszystkich bankach, we wszystkich bankach. I to dwukrotnie miał to powtórzyć. Więc jeśli zestawimy te informacje, to tym bardziej oczekiwałbym na szybkie wyjaśnienie tej kwestii. Czyli albo zdementowanie i pokazanie, że na przykład został redaktor wprowadzony w błąd, albo też potwierdzenie, że takie informacje znajdują się w aktach, a Niemcy, tak jak twierdzi pan redaktor, nie chcą mu udostępnić. On twierdzi, że cały czas mówią mu abgesagt, czyli odmowa dostępu do materiałów. Czas pokaże, co wyjdzie na jaw. Będziemy śledzić. A bez wątpienia. Na pewno jako niezależny Lublin i na pewno jako media przyjrzymy się temu tematowi. A na razie, szanowni państwo, skończyliśmy się przyglądać przekrojowi wydarzeń tygodnia. Dziękujemy za uwagę i za poświęcony czas, żeby obejrzeć nasz program. No i oczywiście będziemy wdzięczni, jeśli państwo nas będziecie dalej wspierać, bo nie zobaczycie państwo takich informacji w mediach ogólnokrajowych, ani tych prawilnych, ani tych nieprawilnych, że tak można powiedzieć, z rosyjska. Tylko w niezależnym Lublinie, można będzie posłuchać dyskusji na różne tematy, które nie pojawiają się w mediach ogólnego zasięgu ogólnopolskiego. I tylko w niezależnym Lublinie można spotkać pana profesora Piotrowskiego, którego gościliśmy dzisiaj w studiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, a państwu za uwagę i cierpliwość. Dziękuję panie profesorze za przybycie i państwu dziękuję za uwagę. Życzę miłego piątku.